Siemanko, ludziska, z tej strony Mati. I witam was w troszeczkę innym filmie na moim kanale, ponieważ zamiast typowego let's playa będzie to poradnik, tak, poradnik. Tego typu film chyba będzie po raz pierwszy na moim kanale, także nie wiem, czy wykonam ten film tak stuprocentowo dobrze, jakbym chciał. Więc za jakieś tam błędy, niedotłumaczenia, rzeczy proszę mi wybaczyć, ewentualnie dopytać się w komentarzach, jeżeli coś by było niejasnego. A więc przechodząc do rzeczy, za chwilę pojawiła się spis treści, w którym będziecie mogli wybrać poszczególny fragment filmu, w którym to będzie objaśniona konkretna rzecz, lub też poczekać chwileczkę i obejrzeć cały film w ciągłym biegu. Wiecie chyba o co chodzi. Zresztą ja nawet nie wiecie, co za chwilę zobaczycie. Zapraszam do oglądania. Okej, a więc skoro już postanowiliście zacząć przygodę z serwerem dedykowanym, to oczywiście trzeba mieć do niego dostęp poprzez konto. W tym celu udajemy się na stronę Vergame, której link jest oczywiście w opisie, oraz logujemy się lub jeżeli nie mamy konta, rejestrujemy się. Jest to oczywiście umieszczone w prawym górnym rogu, wypełniamy wszystkie dane i potwierdzamy oczywiście swoje konto przez adres e-mail, który tutaj wpisaliśmy, po czym logujemy się. Logować możemy się także przez Facebooka lub Google Plus. Po zalogowaniu się na stronę Vergames uzyskujemy pełny prawny dostęp do kupowania rzeczy. W naszym przypadku będzie to serwer Hardwix Motor 15. Wybieramy interesującą nas ofertę. Możemy tutaj sobie wybierać właściwości, czyli pierwszą rubryczką jest okres, na który chcemy wynająć serwer. Oczywiście im okres jest dłuższy, tym większy mamy procent zniżki. A tutaj to na przykładowo jeden miesiąc. Następne jest ilość slotów, czyli miejsc na naszym serwerze. Od 6 do 15 można wybrać, powiedzmy, weźmy tak sobie 8 mniej więcej, albo no weźmy 6, bo to jest minimum na Vergames. Następnie mamy tutaj informację, że mamy 3,5 GHz procesor na Turbo 3.9, osłona anti-DDoS, dostęp do FTP, mamy dostęp do deski, można by tak powiedzieć rozdzielczej, w cudzysłowie, zaraz zobaczycie o co chodzi, oraz mamy dostęp też właśnie deski rozdzielczej do naszego zużycia procesora i RAMu. Można zobaczyć więcej poprzez zdjęcia, których nie będę wam pokazywał, ponieważ w dalszej części filmu zostaną one pokazane. Możemy także dodać sobie miejsca na dysku, które jest przeznaczone na początkowo na mody. Standardowo mamy 1 GB wolnego miejsca na dysku, możemy sobie dokupić więcej. Przykładowo mamy 1 GB standardowo, chcemy dokupić sobie powiedzmy 2, więc razem będziemy mieć 3 GB. Oczywiście im więcej GB wybierzemy, tym bardziej nasza cena rośnie aktywnie w prawym górnym rogu. Następną kolejną rzeczą jest wybranie lokalizacji naszego serwera. Czy ma być to Europa, czy północna Ameryka. Tutaj możemy sprawdzić nasz ping. Ja oczywiście mam troszeczkę wyższy niż zwykle, ponieważ przesyłam film, jak widać. Oraz trzeba potwierdzić, że wybieramy na pewno Europę. Następnie możemy dodatkowo, oczywiście nie za darmo, pieniążki będą rosnąć, możemy dodatkowo kupić funkcję, która pozwoli nam dołożyć do naszego serwera serwer głosowy Mumble lub TeamSpeak. Oczywiście też tutaj da się go skonfigurować i różne takie rzeczy. Także myślę, że to za sobą. Od teraz jeszcze mamy Flexi Plus, czyli to jest to, jeżeli będziemy niezadowoleni, to możemy zmienić ofertę po 7 dniach, czyli na przykład chcemy więcej slotów, to już po 7 dniach możemy zmienić liczbę slotów, a standardowo jest to okres 30 dni. Po wybraniu naszej oferty zatwierdzamy wszystko, przechodzimy do płatności.
Płatność, jak widać, można płacić przez PayPal, Visa, Mastercard i oraz dużo, dużo więcej innych sklepów, kart, nawet telefonem. Także to było chyba na tyle z tej części. Widzimy się z zakupionym serwerem. Po zakupie serwera powinien on pojawić się na liście naszych usług. Z listy usług możemy zobaczyć, ile dni serwer będzie jeszcze aktywny oraz po jakim czasie możemy zmienić ofertę. Następnie przechodzimy do panelu kontrolnego serwera. Wybieramy nasz serwer. W moim przypadku jest to tylko jeden, ale niedługo będzie ich więcej. Klikamy Manage. I teraz może opowiem Wam o co, jak wygląda ten panel, co do czego służy. Po panelu możemy przemieszczać się tym paskiem lub tym paskiem. Ja oficjalnie polecam posługiwać się tym paskiem, ponieważ jest on praktyczniejszy. Dobrze. A więc zaczynamy. Z pierwszej zakładki Dashboard, czyli właśnie ta tablica rozdzielcza, tak można to ująć, możemy zobaczyć używanie RAMu przez nasz serwer, tutaj dokładna liczba, używanie procesora, ile graczy jest aktualnie na serwerze oraz ile miejsca na dysku zajmują nasze modyfikacje bądź savey czy cokolwiek tam jeszcze mamy. No, tutaj dodatkowo jeszcze możemy zobaczyć na wykresie, ile graczy było w której godzinie. Niestety u mnie jeszcze nikogo nie było od rana, także nic tutaj nie widać. Dobrze, następną zakładką General. Możemy przypisać sobie nazwę do naszego serwera, na przykład nie chcemy, żeby on się nazywał jakoś tak, że wiecie, tak Farming Simulator 15N, coś tam 1479. Możemy przypisać mu jakąś nazwę, na przykład, no nie wiem, YouTube. Ja teraz nic tu nie będę wpisywać, bo ja nie chcę sobie nic zmieniać. Oraz mamy nasze IP do naszego serwera. Chociaż jeżeli chodzi o Farming Simulator, to IP nie jest tam potrzebne. Następnie F15 panel, czyli tutaj możemy przejść do panelu Farming Simulator 15, ale o tym za chwilkę. Lub też bezpośrednio przejść do niego przez IP i zalogować się na administratora. FTP, o tym też odpowiem za chwileczkę, jak to wygląda, jak to się tworzy. Wszystko zobaczycie za chwileczkę, ponieważ te dwie rzeczy przeniosę troszeczkę później. Teraz głównie skupiamy się na opisie tego panelu. Statystyki. Tutaj, jak sama nazwa wskazuje, możemy zobaczyć, ile było podłączonych graczy o danej godzinie, jakie było użycie dysku. Tutaj widać mi przestój serwera, serwer był wyłączony, ale startowany czy coś. Tutaj właśnie status serwera, czy był spauzowany, wyłączony, czy włączony. Restarty są u mnie codziennie o północy, więc to jest wskazane. Użycie procesora, no to tutaj widać procesor nawet do 100% nie chodzi, on nawet do 20 nie dochodzi. Czasami dojdzie mu tam do może 10 maksymalnie. To są bardzo dobre procesory, bardzo dobre zastosowanie ich. Użycie RAMu też się, jak widać, nie zmieniał. To wszystko zależy od modyfikacji graczy, grających na serwerze i tak dalej. Czyli ogólnie statystyki. Historia. Możemy zobaczyć, kto, kiedy, gdzie i o jakiej godzinie robił cokolwiek z naszym serwerem. Na przykład tutaj mamy napisane Very Games Server Start czy Server Stop, czyli restart serwera o północy. Tak, 20:48, no to tam w nocy oni sobie to robią. Oraz moja czynność, czyli restart serwera i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dodamy kolegów, ich e-maile też tutaj będą wyświetlane. Następnie stanie się, czyli można przeinstalować swój serwer. Uwaga, tylko kopie zapasowe stworzone przez Very Games mogą być później, jeżeli chcemy coś przywrócić, coś co przeinstalowaliśmy, można przywrócić to z kopii Very Games, tylko i wyłącznie. I sekundary adres, czyli na przykład jeżeli chcemy, żeby jakiś kolega mógł do tej tutaj deseczki mieć dostęp, no to dodajemy jego adres e-mail, na którym on tutaj się jest zalogowany. No i to chyba na tyle. Jeszcze tutaj z prawego rogu możemy odczytać informacje oraz zestartować lub zastopować swój serwer bez wchodzenia na ten panel, o którym opowiem za chwilkę. Także chyba
To by było na tyle z opisu tego panelu. Przechodzimy do następnej części filmu. Teraz z panelu Vergames przejdziemy do panelu Farming Simulator 15. Robi się to w następujący sposób. Można na niego wejść, tak jak już wcześniej wspominałem, bezpośrednio lub też przez ten guziczek. Ja polecam ten przez ten guziczek, to jest o wiele szybciej i nie trzeba tracić czasu na logowanie i inne rzeczy. No i co my tutaj mamy? Mamy zakładkę Home, czyli pierwsza zakładka, jaką tutaj widzimy. Tutaj mamy game, mamy wersję i oraz patch, z którym jest kompatybilny dedykowany serwer. Następną rzeczą jest nazwa, którą możemy sobie zmieniać do woli, byleby tylko nie zabierała łysi, wiecie, takich polskich literek, bo to wam nie przejdzie. Następnie hasło administratora, na które też pokażę jak się powinno się logować. Po prostu wchodzicie do gry, wchodzicie na serwer i później klikacie U. Wyskoczy wam takie okienko, proszę zalogować się jako admin i wpisujecie hasło. W tym przypadku na potrzeby filmu jest to hasło YouTube. Oczywiście można sobie je zmienić. I hasło do gry, jeżeli chcecie, to wpisujecie, jeżeli nie, zostawiacie puste. No i hasło do gry też na potrzeby filmu jest YouTube. Wielkość liter ma znaczenie. Następnie wybieramy sobie save, na którym gramy. My tutaj mamy, to jest nasz stary save, to jest nasz aktualny save, to jest save na live'y. No, także tak sobie właśnie tutaj gramy. W moim przypadku to właśnie tak wygląda. Następnie mapa. No jeżeli zaczynamy nowy save, no to możemy wybrać mapę. Tutaj nie da się, ponieważ już mapa jest wybrana. Poziom trudności też nie da się na początku wybrać, bo już jest wybrany w save'ie, jest to trudny w naszym przypadku. Prędkość błocenia się pojazdów, brudzenia się, no, czyli wyłączone, powolne, normalne albo szybkie. My mamy wolne, ponieważ u nas jest taki bug na mapie i za szybko się te maszynki u nas brudzą. Następnie sloty, no to tak też nie zmienicie. Matchmaking server, czyli jak wchodzicie na multiplayer, to macie do wyboru Europa kontynentalna, Niemcy i inne. No to tak samo jak tutaj mamy do wybrania German, Continental Europe i International. Ja polecam postawić serwer na Niemcach, ponieważ według mnie na Niemcach są najmniejsze pingi, najlepiej te serwery chodzą i no po prostu nie powinniście mieć lagu na Niemcach. Nie wiem jak jest na innych, ale ja ufam Niemcom. Szwabom. Dobra. Game language, no to polski oczywiście. Jeżeli będziecie mieć tutaj tak jak ja sobie właśnie wyłączyłem tłumaczenie w Google Chrome czy w innej przeglądarce, to po prostu będzie wam pisać jakieś American coś, to po prostu wyłączcie sobie tłumaczenie i wszystko powinno wyglądać dobrze. Następnie czas w minutach, co ile ma się zapisywać gra automatycznie, no to 180 minut. Następnie web, co ile sekund mają się otwierać web statystyk, czyli te informacje, ile graczy jest na serwerze i tak dalej. To wszystko można właśnie sprawdzić i tutaj ustawiamy czas. Następnie pauzuj grę, kiedy serwer jest pusty. To polecam zaznaczyć, ponieważ kiedy nikogo nie ma na serwerze, gra jest zatrzymywana, czas stoi w miejscu, a kiedy wchodzimy, ten czas z powrotem rusza. Oczywiście można sobie to odznaczyć, tylko że wtedy wyjdziecie i wejdziecie na następny dzień, to może się okazać, że wasze zboże uschło, czy coś podobnego, w podobnym stylu się stanęło. No, dobrze. Na końcu naciskamy save i można uruchomić swój serwer. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jak tutaj widać jest rubryczka Activate Mod, czy aktywne mody. I tutaj mamy listę wszystkich aktywnych modów, następnie nieaktywowane mody. I mamy tutaj listę nieaktywowanych modów. Można zaznaczyć wszystkie za pomocą guziczka AL, to chyba wiadomo. I jak je aktywować lub dezaktywować? Proste, po prostu zaznaczamy naszą modyfikację, na przykład tak, i klikamy Activate, przez to strona się odświeży. Taka mod zniknie z tego miejsca i pojawi się gdzieś w tym miejscu. I tak samo z dezaktywacją, zaznaczamy i klikamy Deactivate. Ja tutaj sobie nic nie będę zmieniał, bo nie chcę tam zepsuć sobie save'a. No i co dalej? Następną zakładką jest zakładka Save Game, w której możemy podejrzeć sobie wszystkie nasze save'y, jak właśnie widać. Możemy wgrać save'a,
pobrać go poprzez kliknięcie tej dyskietki lub usunąć go poprzez kliknięcie X-a. Jeżeli dedek jest włączony, te funkcje nie są dostępne. Save game. Wybieramy, jeżeli chcemy wgrać save game'a, to wybieramy sobie slot, na którym ma się miejsce, na którym ma się ten save pojawić, powiedzmy 9. Wybierz plik, wybieramy plik z pulpitu lub tam gdzie go tam mamy i klikamy upload. U mnie w Chrome tutaj na dole jest pokazywane, ile procent się wysłało. Nie wolno oczywiście wychodzić z tej strony, jeżeli się przesyła. No i jeżeli save się prześle, to strona się odświeży i on się tutaj powinien pojawić. Następnie mamy tutaj backupy save'ów, jeżeli coś by poszło nie tak, także nic nie stracicie, nic nie przegapicie. Także następnym okienkiem jest okno mods. Tutaj podobnie jak w save'ach można je pobrać po kolei, usunąć lub też pobrać wszystkie aktywne, pobrać wszystkie mody lub też pobrać wszystkie aktywne mody, bo są też mody, które nie są aktywne w naszym przypadku. Oczywiście DLC, nie ma szansy na pobranie DLC, ponieważ DLC trzeba sobie oddzielnie zakupić. DLC możemy aktywować lub nie. W naszym przypadku nie jest to aktywowane, ponieważ nawet ja nie posiadam, ale też mój team nie posiada DLC, więc nie używamy DLC. Dobrze. Tutaj mamy informację, że mody mogą być aktywowane w domu, czyli właśnie w tej zakładce, to już pokazywałem. I wygrywanie modyfikacji. Wygląda ono tak samo. Wybierz plik, wybieramy plik. Klikamy upload i w Chromie, przynajmniej u mnie, tutaj pokazuje się, ile procent się przesyłania. Jeżeli się prześle, strona się odświeży i ta modyfikacja gdzieś tutaj się pojawi. To dlaczego modyfikacje świecą się na żółto i niebiesko jeszcze nie rozgryzłem, ale wiem, że jeżeli modyfikacja świeci się na czerwono, czego wam nie pokażę, bo tak nie posiadam, to znaczy, że jest błędnie wgrana, nie do końca została wgrana lub też dedyk wykrył jakiś błąd i chce zapobiec skraszowaniu się i po prostu blokuje dostęp do tej modyfikacji. Następnie Your Nail. No to tutaj tak jakby taki nasz dziennik aktywności można tutaj pisać, prawda? No wiadomo, takie tam Your Name i tak dalej. No po prostu ja tutaj na przykład dałem informację, proszę tutaj pisać nazwy modów, no tutaj coś nam chyba się popsuło, ale jakie wgrywacie na dendyka, bym mógł je aktywować, bo ja sobie ustawiłem tak, że tylko ja mogę aktywować modyfikacje. Na następnej części pokażę, jak to wszystko ustawić. No i tutaj możemy coś napisać, na przykład DSA, napiszmy, bo szybko ten, i napisane jest, że admin napisał DSA dnia takiego, godziny takiej, do sekundy jest ten roku 15. My jako administrator dodatkowo możemy sobie edytować jeszcze to. Jeżeli ktoś nie ma uprawnień, to tego nie może się tym bawić. Tutaj mamy status, czy nasz serwer jest offline czy online. Jeżeli teraz sobie go włączę, kliknę start, to się pojawi online. No i tutaj wszystko jest ok. Czasami może nam wyskoczyć, że log gry zawiera błędy. Możemy sobie wejść, chociaż zazwyczaj to można ignorować. Tutaj mamy wszystko, jak się ładnie wszystko ładuje. Errorów jak widać nie ma, są tylko drobne warningi z jakimiś tam belkami, to się z tym kiedyś indziej uporam. Można też wybrać server lock, klikam select i mamy tutaj wszystko, kiedy gra jest zatrzymywana, pauzowana, kiedy to ktoś wchodzi na admina bodajże i kiedy ktoś w ogóle się loguje. Dobrze. Ostatnią kategorią jest website lock, czyli mamy podgląd, kto, kiedy, gdzie, jak pobiera nasze mody i wszystko. Oczywiście to trzeba umieć odczytać, bo to jest troszeczkę na początku może się wydać skomplikowane, ale jeżeli się w to zagłębimy, to poznamy, że tutaj widać IP ludzi oraz różne inne rzeczy. Można też sobie wyczyścić log, na przykład website jest mi niepotrzebny w obecnym momencie, dam sobie clear i już nic nie ma w tym logu. Dobrze. Także to było chyba na tyle jeszcze z tej części. Za nami jeszcze część z dodatkowymi funkcjami, jakie można na tej stronie zrobić. Oraz dostęp do FTP, jak to wszystko działa, jak to jest zrobione. Zapraszam do kolejnej części. Skoro już potraficie skonfigurować i uruchomić Visible Farming Simulator 15, z pewnością przyda wam się kilka dodatkowych ulepszeń, które pomogą wam w zarządzaniu wszystkim. Takie opcje możemy znaleźć w zakładce Settings, prawy górny róg, i w pierwszej zakładce nie umiem tego przeczytać, Miss Clean Nose, no nieważne.
Ponownie mamy tutaj web statystik, czyli jeżeli mamy stronę, na przykład stronę internetową na WordPressie, tam HTML5, PHP, chodzi o to kodowanie, to pod tym tutaj linijką możemy pobrać pluginy, które są właśnie na te strony i co te pluginy robią, już wam mówię. To na waszej stronie wyświetla taką mapkę i pokazuje tam, jeżeli ustawicie sobie tutaj częstotliwość odświeżania, na przykład właśnie tutaj jest 360 sekund i co 360 sekund będą odświeżane, gdzie stoją, jakie dana maszyna, na przykład jeżeli ktoś będzie jechał, no to będzie się co chwila ta maszyna przemieszczać po naszej mapce. Tak, w taki sposób to działa. Dobrze, kolejną rzeczą dodatkową jest restartowany serwer. To jest bardzo przydatna rzecz. Można ustawić pomiędzy którą a którą ma się zrestartować. Następnie zapisujemy lub dezaktywujemy. Ja sobie to zostawiam aktywne. Jest to bardzo przydatna rzecz, bo na przykład jeżeli są takie mapy typu Holzhausen czy coś i ktoś na przykład zostawi wywrócone znaki drogowe, tak jak to robi Dawid, to po prostu ten serwer o północy się restartuje i te znaki znowu stoją tak jak stałe i nie są wywrócone. Więc to jest bardzo przydatna opcja. Następnie link do modów, czyli jeżeli to aktywujemy, ja to mamy dezaktywowane, ale możemy to aktywować, wtedy pojawia nam się taki link. No i na przykład jeżeli chcemy wpuścić kolegę, jeżeli koleżanka, jeżeli jakaś tam kobiety to grają, podajemy mu ten link, on sobie na niego wchodzi i może pobrać wszystkie modyfikacje, tak samo jak my, za pomocą dyskietek lub tych liczbów, które były opisane wcześniej. Dobrze. Więc z tej zakładki to było tyle. Następnie manage user, czyli zarządzanie użytkownikami. Mamy tutaj kilka użytkowników. Niektórzy już nie powinni, ale to dobrze. To teraz sobie będę na nich testować. A więc możemy usunąć użytkowników wszystkich z wyłączeniem admina, ponieważ admin to jesteśmy my. Jak widać, mamy dostęp do wszystkiego. Full access, yes. No i jak teraz stworzyć taki profil? Na początku nie będziemy mieć żadnych profilów, ja sobie usunę, bo mi też nam niepotrzebne. Klikamy Edit User. Pojawia nam się linijka, którą możemy edytować za pomocą kliknięcia w dowolną rzecz na tej linijce, na przykład User albo obojętnie, które klikniemy, przejdzie nam do edycji tego profilu, usernej. Ja założę profil do naszego Dawida, więc usernę po prostu. Dajmy mu tam Dawid FH16, tak jak on tam sobie chce, hasło. On sobie później może zmienić, ale przykładowo możemy mu dać takie, nie będę mówił jakie. Full name, czyli jak chcemy, żeby się nam wyświetlał w logach, bądź też nie, no to ja tutaj sobie też piszę Dawid FH16. Mod access i teraz, czyli dostęp do modów, czy mam mieć dostęp do pobrania, up, czyli do uploadowania i pobierania, czy też do pobierania, wysyłania i też usuwania. Ja tej funkcji nawet zaufanym ludziom nie dam, ponieważ się trochę boję, iż mogą coś tam popsuć, po prostu ja daję i w tym przypadku dam, żebym mógł wysyłać i pobierać, żebym nie musiał do niej wrzucać modyfikacji. Następnie. Save Game Access, czyli dostęp do save game'ów, czy może pobierać, może wysyłać i pobierać, czy nawet go usuwać lub robić kopię zapasową. W tym przypadku dam, chciałbym w ogóle to zablokować, wyłączyć, no ale jeżeli nie ma takiej opcji, no to dajemy tylko do pobierania. Następnie Log Access, czyli dostęp do logów, czy może czytać, może usuwać, edytować, czy nie ma żadnych dostępu. Dajmy mu dostęp do czytania. Następnie, czy jest game adminem, to po prostu dam mu dostęp do tego, że będzie widzieć w zakładce home, będzie widzieć hasło administratora. Za chwilę zobaczycie, o co chodzi. Teraz, jeżeli to jest oznaczone, to nie będzie tego widział. Następnie user admin, czyli czy może na przykład włączać, wyłączać serwer, edytować jego parametry, nazwę, hasło i tak dalej. To jeżeli chcemy mu to dać, to dajemy OK. No i na samym końcu, na przykład jeżeli chcemy, musimy zaznaczyć, że konto jest aktywne, automatycznie samo się to zaznaczy, ale jeżeli na przykład chcecie na jakiś czas wyłączyć konto, żeby na przykład kolega nie mógł pobrać modów,
no to po prostu odklikujecie tą funkcję i klikacie save, wtedy on nie może się zalogować. Dobra. Teraz pokażę wam, jak można przetestować, czy dane konto jest, czy dobrze je skonfigurowaliśmy, można, czy też nasz kolega może się na nie zalogować. Najbezpieczniej jest to sprawdzić w następujący sposób. Oczywiście musimy pamiętać username oraz hasło, jakie ustaliliśmy. Następnie wylogowujemy się z naszego konta i logujemy się na to konto, czyli to był DawidF16 i hasło. OK, klikamy login. Jak widzicie, zalogowało nas poprawnie, więc mamy wszystko. Jak widzimy, w zakładce Home ma tylko dostęp do wersji, na jakiej jest serwer, do nazwy. Hasło administratora nie widzi, hasło gry widzi, bo jest członkiem. Tak, widzi, jaki setting game używamy i wszystkie dane, na jakich gramy. Następnie, o, nie wiem, czemu tutaj się zostawiam, no pewnie, aha, bo Activate Mod, tak. On tutaj widzi wszystko, listę aktywnych modów. Jak widać, nie można ich tutaj pobrać, ponieważ można je pobrać. Oczywiście save game'y też, ale można je pobrać w zakładce. Zakładce, o, moc. I jak widzimy, może je pobrać, nie może ich usuwać, mimo że jest wyłączony. Może to się wysyłać, ale jak zobaczymy save game, gdzie nie daliśmy mu permisji do wysyłania, nie ma tej zakładki i nie może wysłać danej modyfikacji. Następnie your name. Nie daliśmy mu też permisji, żeby nie mógł tutaj tego edytować, więc jak widzimy, nie można tutaj nic pisać, lecz jeżeli tutaj coś napisze, na przykład YouTube, dajmy edit entry i jak widzimy, notatka się wysłała poprawnie. No, także to byłoby chyba na tyle z tej części i zapraszam do ostatniej już części, czyli FTP. Okej, witam was w ostatniej części już tego poradnika. Jest to część poświęcona na FTP, czyli szybsze przesyłanie plików z serwera dedykowanego, znaczy przepraszam, na serwer dedykowany oraz odwrotnie, czyli z serwera dedykowanego na nasz komputer. Można w ten sposób przesyłać szybciej modpaki i tak dalej, niż wiecie, jak tam na tą stronę wchodzić i po chwila po jednym modzie klikać pyszki, wyśli, wyśli. Można wysłać nawet całe modpaki, całe gigabajty bez żadnych limitów, bardzo szybko. Dobrze, a więc na początku zacznijmy od FS15, a przepraszam, FTP, wchodzimy na kotkę FTP w panelu Better Games. Następnie tutaj mamy informacje, jak to zrobić, ale ja wam tego nie będę tłumaczyć, ponieważ już wam pokażę, jak to się robi. Na początku musimy stworzyć login i hasło. A więc login z przedrostkiem 1479 jest to wymagane. Login, powiedzmy, dajmy test, więc dajmy YouTube. Oczywiście nie łudźcie się, że login i hasło, nawet jeżeli zgadniecie, to nie wejdziecie, ponieważ po poradniku konto zostanie usunięte. Hasło, powiedzmy, dajmy w takim przypadku takie. Następnie dostęp do folderów, czy ma być to do folderu z grą, czy też do root folder. Jeżeli na przykład mamy więcej serwerów, to root folder to jest folder, na przykład jeżeli mamy Minecrafta i farminga, to możemy mieć dostęp do save'ów z Minecrafta i do farminga. A jeżeli damy custom folder, to tylko do farminga. Dobrze, ja sobie wezmę tą funkcję i wbijamy creative tftp i czekamy. OK, tutaj się nam wyświetliło właśnie informacja, że za chwilę zostanie stworzone. Jak widzimy, Better Games pracuje. Ten panel mi się bardzo podobał, bardzo ładnie to jest zrobione. Już czekamy, aż operacja się zakończy. Troszeczkę to może potrwać, wiadomo. O, właśnie już się otworzyło, także bardzo szybko. Jeżeli się na to nic nie pojawi, tak jak mi w tym momencie, wystarczy odświeżyć stronę. Odświeżamy. Dobrze, jak widzimy, mamy. Następnie możemy się zalogować przez stronę internetową, czego nie polecam, ponieważ strasznie to nie jest to, co powinno być FTP. To jest taka web FTP, więc takie jakby troszeczkę oszukane FTP, jeżeli komuś się nie chce pobrać programu. Jak widzimy, możemy wrzucać oraz pobierać różne pliki. Dobrze, ja do połączenia z FTP używam programu FileZilla, którego przed chwilą sobie właśnie odpaliłem. I teraz pokażę wam, jak się do tego czegoś zalogować. Oczywiście w linku do FileZilla ani do podobnych tego typu programów nie będę podawał. Macie ręce i nogi, możecie sobie wpisać w przeglądarce i wyszukać
program do FTP. Chwilę Zilla może nie jest najszybsza, ale jest jedną z lepszych, którą osobiście polecam. Chociaż wiem, że ktoś mi polecał jeszcze szybszą. Dobrze, teraz wypełnimy formularz, no bardziej te rubryczki, przez które możemy się połączyć. A więc tak, nazwa użytkownika, przepisujemy przedrostek, można też ją skopiować. O, chodź tutaj. No chodź, skopiuj się tak ładnie, dobrze. Skopiować, troszeczkę spacji i było tak, że można zmienić hasło. O, to mogę przepisać, fajnie. Okej, port domyślnie chyba jest to 21 z tego. Tak, 21. I tutaj mamy naszego hosta, czyli serwer. O tak. Po czym klikamy szybkie łączenie. Bo w tej przypadku, i jak widzimy, mamy dostęp do folderu Games. I teraz dopiero do Farming Simulator. Tutaj mamy właśnie wszystkie logi, wszystko co serwer zapisuje, nawet DLC, które niestety nie są dostępne. A więc przechodzimy do folderu Mods i jak widzimy, możemy zaznaczać mody, przeciągnąć je na pulpit i wszystkie nam się pobiorą, lub też przeciągnąć dowolny modpack i on tutaj się ładnie wypakuje. I mamy wszystko gotowe. Oczywiście można też usuwać jakieś tam, ja teraz nie będę usuwał, bo nie chcę sobie nic zepsuć. Tak samo save game'y i nawet o, tutaj save game backupy, czyli to właśnie backupy tych save game i tak dalej, i tak dalej. Także chyba to by było na tyle z części z FTP. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika, mam nadzieję, że coś wam pomogło. Jeżeli pomogło, oczywiście zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, nie boli, a pomoże, mnie też wesprze. Jeszcze raz dziękuję bardzo za obejrzenie tego poradnika i jeżeli coś by było niejasne, piszcie w komentarzach, bardzo chętnie wam odpiszę. Do widzenia, cześć, czołem.